Okej. Okay. Dzień dobry, Dominika Cioslić, Salon Brukselski. Pierwszy w nowym 2012 roku i pierwszym gościem w nowym roku jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości profesor Mirosław Piotrowski. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich telewidzów, internautów. Panie pośle, prezydencję polską ocenia się na dwa sposoby. Albo super entuzjastycznie, na zasadzie, że była to jeden z najlepszych prezydencji w ostatnich latach, jak to nawet mają w zwyczaju mówić także komentatorzy zagraniczni, albo całkowicie się mieszają z błotem. Pan się raczej zbliża do opcji krytycznej. Moje stanowisko jest krytyczne wobec polskiej prezydencji, jakkolwiek podbudowane konkretami. Otóż należy sobie zadać pytanie w ogóle, co może prezydencja? Ona nic nie może. Nie, może jednak, wbrew pozorom może. Oczywiście wpisuje się w agendę spraw, które wcześniej są przygotowane przez Komisję Europejską i inne instytucje i podejmuje wiele dziesiątków, nawet setek spraw, ale i oczywiście musi, używając języka kolokwialnego, ciągnąć ten bagaż. Ale jest też w zwyczaju tutaj w Unii Europejskiej, że kraj, który przewodzi Radzie Unii Europejskiej, wpisuje jeden temat, który chce załatwić dla własnego kraju. Jeden, w gąszczu tych dziesiątek i setek tematów. I tak postąpiły Niemcy, które reanimowały eurokonstytucję w postaci traktatu lizbońskiego. Tak zrobili Węgrzy, czyli poprzednia prezydencja. Nie, mówię tutaj o kwestii naddunajskiej, czyli wywołali sprawę strategii naddunajskiej, na którą pójdą oczywiście środki finansowe. I nie idzie tutaj o krytykowanie polskiej prezydencji w całości, tylko o wskazanie, że polska prezydencja nie wprowadziła tego typu zapisu albo nawet dyskusji, bo jeden z europosłów Platformy Obywatelskiej na mój zarzut, że można było poruszyć sprawę dopłat bezpośrednich dla rolników, powiedział: przecież doskonale wiesz, że nie ma klimatu do tego. Ja mówię, to właśnie te 6 miesięcy trzeba było wykorzystać na stworzenie klimatu, aby kolejna prezydencja mogła go pociągnąć. Czyli pana zdaniem takim tematem, który powinniśmy, a zmarnowaliśmy szansę ruszyć w czasie naszej prezydencji, były dopłaty bezpośrednie dla rolników, zrównanie tych dopłat? Ja podaję tylko jeden przykład, bo ja nie miałem wpływu. Jestem, jaki pan, gdyby od pana zależało, który z tematów ustanowiłby pan naszym tematem sztandarowym? My podpowiadaliśmy ponad pół roku temu, który z tematów można by wpisać do agendy i to w taki sposób, aby przedstawić go jako korzystny dla całej Unii Europejskiej, bo tak to się robi. Mogło być to na przykład partnerstwo wschodnie. Gdyby rząd polski podchodził poważnie do tego tematu, no to czytelnym sygnałem byłoby umieszczenie przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nie we Wrocławiu, który bardzo lubię i cenię, ale jest na zachodzie Polski, a na przykład w Lublinie czy w Białymstoku, czy też europejską stolicę kultury ustanowić również w Lublinie bądź w którymś z miast na wschodzie. Widać było brak dobrej woli, że za deklaracjami, które zapisano w celach polskiej prezydencji, tak naprawdę nic nie stoi, a to, że prezydencja polska bardzo podobała się na przykład Martinowi Schulzowi, który niejako zaproponował wstąpienie Donaldowi Tuskowi w szeregi socjaldemokratów, nie wiem, czy jest to dla niego komplement, że pan Barroso stwierdził, że polska prezydencja wypełniła wszystkie postulaty Komisji Europejskiej i we wszystkim się z nią zgadzała. To świadczy o tym, że prezydencja grała na to, aby się spodobać, a nie na to, aby coś załatwić. I podkreślam raz jeszcze, no jesteśmy realistami. Każdy kraj przejmuje wszystkie sprawy Unii Europejskiej, ale zabrakło tego jednego konkretnego wątku. Jeżeli chodzi o partnerstwo wschodnie, to ja bym trochę broniła polskiej prezydencji, bo chyba nikt nie był w stanie przewidzieć, że Ukraina pójdzie tak bardzo w zaparte i będzie wyczyniać się, niebiescy będą takie wolty polityczne wyczyniać i właściwie torpedować swoim postępowaniem projekt. Sądzę, że tutaj od początku nie było determinacji, aby te kwestie załatwić. Zdając sobie sprawę z rozłożenia sił, i mówię tu już o sprawie globalnej, czyli porozumienia
porozumieniu pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi i głównymi decydentami w Unii Europejskiej. Ale jeśli mówimy o krytyce tak naprawdę polskiej prezydencji, to najpoważniejszym zarzutem jest to, że w trakcie naszej polskiej prezydencji my pozwoliliśmy na budowanie pewnego rodzaju ciał pozatraktatowych i zezwoliliśmy na podejmowanie decyzji poza głównym nurtem decyzyjnym Unii Europejskiej, który jest skodyfikowany. I to może być w perspektywie czasu najbardziej zapamiętane, że rozpoczął się demontaż de facto Unii Europejskiej. Tak, tylko że Polska jako kraj niebędący członkiem strefy euro w najważniejszej dla Unii sprawy nie z własnej winy nie miała nic do powiedzenia. Nasz minister finansów czekał na korytarzach, podczas gdy jego unijni koledzy należący z krajów strefy euro siedzieli przy stole i obradowali. Nam pozostało jedynie obserwowanie tego, co inni robią. Właściwie mogliśmy coś jako prezydencja zrobić? Mogliśmy uderzyć pięścią w stół i czy ktokolwiek by nas wtedy usłyszał? Ale oczywiście nie idzie tu o uderzanie pięścią w stół, a o zakulisowe rozmowy. Wiele gestów dobrej woli, nawet na wyrost i uważam niepotrzebnych, przedstawiał zarówno premier Tusk, jak i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, to chociażby w zamian za to mogli być dopuszczeni do pomieszczenia, gdzie toczyły się rozmowy bez prawa zabierania głosu, a nie czekaniu za drzwiami. Proszę przypomnieć sobie historię Niemiec, które w tej chwili grają główną rolę razem z Francją w Unii Europejskiej, ale jak zaczynał Konrad Adenauer, kiedy nie starczało dla niego dywanu, to sam na niego wchodził, aby pokazać, że jednak reprezentuje kraj, co prawda przegrany po II wojnie światowej, ale mocny i godny. Tak samo powinni postępować Polacy, a szczególnie jego wybitni reprezentanci, czyli premier, minister spraw zagranicznych, prezydent. O tej prezydencji mówiło się jeszcze, właśnie tak pomieszając w ogóle rolę prezydencji, że jedyną rzeczą, którą może zrobić prezydencja, to jest skompromitować się źle organizując, a jedyną, którą może zasłużyć się, to po prostu dobrze być dobrym, cichym administratorem, który przygotowuje kolejne spotkania i jest dwa kroki z tyłu od głównego nurtu. No, jeśli prezydencję postrzegamy tylko jako pewną formę organizacji spotkań innych ważnych przywódców krajów Unii Europejskiej, no to sądzę, że nie po to wstępowaliśmy do tej organizacji. Przypomnę jednak, że wstępując do organizacji obowiązywał inny traktat z Nicei, że było prawo weta i prawo głosu. W tej chwili odchodzi się od zasady jednomyślności, ale to nie znaczy, że te zasady są już ugruntowane. Historia dzieje się na naszych oczach i niedobrze, że rząd polski, jak sądzę, podszedł do tego tematu w tym duchu, jaki nakreśliła pani redaktor, że i tak nic nie możemy, że wszystko jest już załatwione, że naszą rolą jest tylko podanie kartek przywódcom innych krajów przy stole. Tak nie jest, bo tutaj sojusze są zmienne. I dzisiaj Polska może niektórym nie jest tak bardzo potrzebna, ale za chwilę będzie niezmiernie ważnym partnerem, bo braknie tego jednego kraju, czy liczby ludności. Myślę tutaj o parytetach traktatu lizbońskiego, więc trzeba wygrywać na tej mobilności. Sojusze zmienne, a interesy stałe. Złota maksyma brytyjska. Tak, ale jaki jest interes Polski? To pytanie niestety nie do mnie. Panie pośle, tak a propos właśnie traktatów, toczą się prace konferencji międzyrządowej, czyli tak mówiąc bardzo kolokwialnie, grzebie się przy traktatach i grzebie się w taki sposób, którego skutki mogą być bardzo poważne dla Unii Europejskiej. O tym, że istnieje Europa dwóch prędkości, to już wiadomo, mówi się od dawna, natomiast teraz w grę wchodzi także, zdaniem niektórych osób, jeszcze większe ograniczenie suwerenności krajów członkowskich. Czy pana zdaniem to jest realne ryzyko? Pani redaktor przed chwilą powiedziała o Europie dwóch prędkości, a szef socjalistów, który za chwilę prawdopodobnie będzie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, powiedział w sali plenarnej, że mamy do czynienia z Europą trzech prędkości, czyli francusko-niemiecki dyrektoriat, kraje strefy euro i kraje, które do euro nie należą. I w tej perspektywie, o której tutaj mówimy, czyli o, jak pani mówi, majstrowaniu przy traktatach, po raz kolejny majstrowaniu już przy tych traktatach, no rzeczywistość jawi się dla Polski niezbyt szczególnie ciekawą.
Przypomnę, że odrzucony w referendach we Francji i w Holandii, odrzucona eurokonstytucja, czyli traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, został lekko odchudzony, przedstawiony jako traktat lizboński, odrzucony w Irlandii. Irlandię przymuszono, aby go przyjąć. Znowu ponownie otwarty traktat lizboński ze względu na zabezpieczenia antykryzysowe i w chwili obecnej, kiedy już myśleliśmy, że ten dokument jest doskonały, bo takim miał być, znowu należy go otworzyć. Na to nie było zgody Wielkiej Brytanii i co jest najważniejsze i najgroźniejsze, o czym wspominałem też na początku, jest próba budowy drugiej Unii Europejskiej obok tej, która w tej chwili istnieje, czyli nie mamy już tutaj pełnych 27 krajów plus następny, który wchodzi w Chorwacja, ale Wielka Brytania, która zostaje już na boku, być może niektóre kraje także nie zgodzą się na te wersje nowotraktatowe czy zmiany w traktatach, spowoduje pęknięcie Unii Europejskiej. Węgry, Czechy chociażby. Tak, te kraje już sygnalizowały swój niepokój związany właśnie z... Skandynawskie też mają takie mieszane uczucia. Tak. I w związku z powyższym tutaj upatrywałbym też i roli Polski, która z jednej strony, bo rząd polski jest entuzjastycznie nastawiony do wszystkich zmian traktatowych, o których pani redaktor wspomina. Bo powiedzmy sobie szczerze, cokolwiek nie zaproponują te dwa kraje, premier Donald Tusk, podejrzewam, i nasz minister spraw zagranicznych będą zachwyceni i uznają to za jedyne dobre, możliwe rozwiązanie dla Europy. Najważniejsze to być w głównym nurcie europejskim, a ten główny nurt to leży wyłącznie w... między objęciami francusko-niemieckimi. No tak, ale to, co to nam daje tak naprawdę? Zapisanie się do tego głównego nurtu spowodowało, że musimy kilkanaście miliardów euro zapłacić na ratowanie gospodarek krajów, które stoją wyżej od nas, są notowane wyżej od nas i dajemy to w ciemno, prawda? A pytanie podstawowe brzmi, co Polska z tego będzie miała? Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że rząd i formacja rządząca ugrały na tym sporo, gdyż prezydencja polska odbywała się w trakcie kampanii wyborczej i pochlebne słowa polityków Unii Europejskiej na pewno nie zaszkodziły tej formacji. Jak widzieliśmy, doprowadziły do zwycięstwa, ale należy zadać sobie pytanie, czy jest to cena, którą zapłaciliśmy zamiast uzyskania konkretnych korzyści, jak chociażby dopłat dla rolników, bezpośrednich dopłat, zrównania ich z tym, co otrzymują rolnicy na przykład w Niemczech czy we Francji. No tego nie dostaliśmy. Może uda się jeszcze coś w tej sprawie uzyskać, bo jeszcze nie ma konkluzji, więc jeszcze walka nie jest do końca przegrana teoretycznie. Oby. Niemniej ja nie dostrzegam woli i determinacji do załatwienia jakiegokolwiek problemu, a wręcz przeciwnie, słyszę tutaj w kuluarach Parlamentu Europejskiego, gdzie siedzimy, że tak naprawdę nasz premier miałby rzekomo grać na inne stanowisko, mianowicie stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Nie wiem, czy jest Tak się mówi już gdzieś od roku, że i ponoć nawet premier zaczyna się uczyć francuskiego z tego powodu. Tego nie wiem, ale wiem, że na zjeździe CDU w Niemczech, na którym była obecna pani kanclerz Angela Merkel, podjęto uchwałę, że przyszłego szefa Komisji Europejskiej należałoby wybierać w wyborach bezpośrednich we wszystkich krajach, co mocno obniża szanse naszego premiera, ale wszystko przed nami. A jeżeli chodzi o stanowiska, tak a propos stanowisk, to na koniec już kończąc rozmowę zadała panu profesorowi, panu posłowi pytanie, czy rozmawiałam z przyszłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego? Nie, gdyż... A z kandydatem na to stanowisko? Już nie, gdyż koledzy zgłosili moją kandydaturę na jednego z 14 wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego z ramienia frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, ale w związku z tym, że zgłosiło się dwóch Polaków, wobec tego ja wycofałem swoją kandydaturę. No bardzo, bardzo ładny gest. Rozumiem, że zwiększa to z kolei szanse profesora Legutki, bo to mówimy o profesorze Legutko, czy mówimy o Marku Siwce z ramienia socjalistów? Ja sądzę, że obaj mają szansę.
idzie o wytypowanie kandydata z naszej frakcji, z EKR-u. I tutaj żałuję, że nie udało się osiągnąć porozumienia wcześniej, gdyż byłaby to niejako automatyczna nominacja. A w chwili obecnej pozostało 4 kandydatów i będzie to rozpatrywane w trakcie posiedzenia grupy, głosowane, który z nich otrzyma największą liczbę. Brytyjczycy głównie? Wystawiono 2 Brytyjczyków, w tym Gilesa Chichestera, który jest w chwili obecnej wiceprzewodniczącym, i jeden jeszcze Czech. Jak powiadam, aby w sytuacji, kiedy było 2 Polaków, wycofałem swoją kandydaturę. Bardzo dziękuję, panie pośle, bardzo gratuluję ładnego gestu. Niestety Polacy nie są z tego znani. No ale cóż. Bardzo dziękuję, panie pośle, i dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.